Witamy bardzo serdecznie wszystkie struny świata w Radiu Katowice, chociaż dzisiaj akurat bez strun e, gitary czy też innych instrumentów, ale o muzyce oczywiście mówić będziemy. Przy czym o tej muzyce, która jest nierozerwalnie związana z obrazem, tak naprawdę. Stąd e, moja, pani woli Gościni, gość. Wolę gościni. gościni, chyba wolę Gościni. Dobrze, więc stąd moja Gościni, pani doktor Agnieszka Tambor, specjalistka w dziedzinie kultury, języka y, i filmu, tak? tak? Dobrze, to wszystko. I nawet języka filmu, I, i nawet języka filmu. Wrzuciła. No dobrze. Właśnie okazało się, że studiowaliśmy na tej samej uczelni, czyli na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Który dzisiaj jest już Wydziałem Humanistycznym. Pięknie, to się wszystko zmienia. <gry> Pani na kulturoznawstwie, ja przez moment też na kulturoznawstwie, wcześniej na Filologii Polskiej. Tylko troszkę wcześniej ja studiowałem, tak to się składa, prawda? Ja tylko tak wyglądam, jak... Jakbym wczoraj skończył studia. Panie Agnieszko, o muzyce filmowej chciałem sobie z Panią troszeczkę podyskutować, bo moi serdeczni koledzy radiowcy i radiówki, którzy już mieli z Panią tam troszeczkę do czynienia, w, w, mówili, że z Panią się dobrze o filmie w ogóle rozmawia. A ponieważ ja akurat eksploruję rejony muzyczne, pomyślałem sobie, że to jest szalenie ciekawy temat to właśnie muzyka filmowa, bo tak się jakby o tym mało mówi. Mm. Ja bym chciał zacząć od słynnego cytatu w Starym Glinie. Nikt już nie gra na pianinie. Pomyślałam sobie, za, 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 zasępiłam się i zamyśliłam się nad tym zdaniem, bo o tym mało się mówi. Bo sobie właściwie w tym momencie pomyślałam, że. Mówi się o tym chyba znacznie mniej, niż się mówiło. Mhm. E, I tak y, na szybko nie? W, w, w głowie zaczęłam się zastanawiać, czemu tak mogło się zdarzyć, że o tej muzyce filmowej zaczęliśmy jakby mówić mniej. No i czy to po prostu nie jest związane z tym, że wielcy mistrzowie po kolei nas opuszczają i że odchodzą ci, mhm. którzy no te historie kina od tej strony muzycznej. muzycznej tworzyli, a to jest jednak no gigantycznie ważny kawał tej historii kina i jest masa takich filmów, które na 100% nie byłyby tymi filmami, którymi są, gdyby nie ten właśnie kompozytor i nie ta właśnie ścieżka dźwiękowa. Właściwie to powiedzieliśmy wszystko w ta. tym jednym zdaniu. możemy się pożegnać. <laughs> Natomiast ja odkryłem, tak przygotowując się <laughs> troszkę do tej rozmowy, że na dobrą sprawę muzyka w kinie obecna jest od samego właściwie początku tego szkina. To znaczy, jeżeli przyjmiemy sobie, że seanse kina nie i już wtedy byli e, ci goście, pani przypomnę, jak oni się nazywali, bo, Taper ten, właśnie to ten, tak, podgrywa, że oni w trakcie seansu towarzyszyli instrumentem, najczęściej piano, potem tak. przy jakichś ekskluzywnych pokazach to były całe orkiestry. Kino ma ogromne pokłady też w powstaniu gitar kolejnych modeli, bo na przykład gitara rozofoniczna powstała m.in. dlatego, żeby głośniej grała podczas w kinie niż zwykła gitara, więc to są bardzo ciekawe rzeczy. I to uświadomiło mi, że właśnie filmowcy, albo może bardziej realizatorzy, czy też kinowcy mieli tą świadomość ważności jakby muzyki, nie? Tak, bo ja myślę sobie, że to jest tak, że chyba błyskawicznie, jak powstały pierwsze obrazy, bardzo łatwo było się zorientować, że kino nie będzie lubiło ciszy. Mm -hmm. nie? Że ten ruchomy obraz to jednak nie zdjęcie, i że ruchomy obraz, który no, ma wywołać w nas jakieś emocje, jakieś napięcie, jakieś uczucia, że on nie będzie lubił ciszy, że on nie chce ciszy. On potrzebuje tego podbudowania, tą ścieżką dźwiękową, podbudowania dźwiękiem, podbudowania właśnie muzyką albo taką skromną na pianinie. Albo wręcz przeciwnie taką sprzytupę. Co ciekawe, pierwszy film dźwiękowy ma również związek z muzyką, jakby nie było, bo to jest przecież śpiewak z tak, Dzbędnym. Zgadza prawda? się, zgadza się. No bo właśnie, bo znowu nie to, to, to łatwo na to wpaść, że jeżeli chcemy spróbować zaprezentować mhm. ludziom ten dźwięk, no to w jaki sposób? No najlepiej by było musicalem, tak. żeby od razu jakby roztoczyć przed ludźmi wszystkie możliwości, jakie ten dźwięk w kinie daje, nie? A to nie jest tak, że kino dla pierwszych widzów było troszkę jakby, no troszkę formą teatru jednak, nie? Że jest to jakaś ruchoma scena, która owszem dzieje się tylko, że na taśmie zapisana, no a w teatrze jednak przecież ten dźwięk tam też jest, przecież orkiestra i tak dalej. Czyli... Może być, mhm. ta, tak, pewnie tak, pewnie to, te, pewnie to tak rzeczywiście było. No te, 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 te pierwsze pokazy, to wiadomo, że to było w ogóle szokujące mhm. doświadczenie, tak? Nie będziemy wspominać ludzi uciekających z tak, kina tak, po, przy tak. wjeździe pociągu. pociągu na stację i tak dalej, i tak dalej. Tak, pewnie tak, pewnie te, te, te jakby te, te tradycje teatralne no, mhm. są tu ważne. Tym bardziej, że no, także fabularnie, przecież tradycje teatralne bardzo długo trwały w kinie, prawda? Dopiero gdzieś tam David Ward Griffith wyciąga z kina tę zasadę trzech jedności, która tak. jest przeniesiona prosto z teatru. Więc, więc mhm. no tak, to jest teatr zapisany na taśmie filmowej, no ale y, powiedziałeś dla pierwszych widzów, a mhm. dla nas dzisiaj nie? To nie jest jakaś yes, ciągle oczywiście. forma teatru. Nie, yes. to się właściwie chyba nie zmieniło. Jest, nawet jeżeli to jest film dokumentalny, bo dokument też stał się jakąś formą sztuki. To nie jest już tylko i wyłącznie jakaś forma, zresztą reportaż jest już formą sztuki, bo to nie jest tylko tak, że my dokumentujemy rzeczywistość, tylko zwykle ona jest jakoś filtrowana mm. jednak nie przez, przez widzimy się reżysera danego, danego obrazu, czy, czy nawet danego reportażu radiowego, powiedzmy, nie? Ale tak w zasadzie troszeczkę już powiedzieliśmy o tym, ale gdybym zapytał, e, przeszliśmy na tyle, jakoś tak zupełnie. Jakoś tak naturalnie to się, stało radio, to się stało w mojej głowie. Proszę pani, radio zbliża. Dobrze. Rafał. Agnieszka. Miło mi. Red Chirowski, tak mnie nazywają. Dobrze. E, Agnieszko, jaką rolę pełni muzyka w filmie? Oprócz tej, o której żeśmy powiedzieli. No myślę sobie tak, że no to jest i bardzo proste, i bardzo skomplikowane. Tak? No bo ta, ta rola jest. No ta rola jest prymitywna. Muzyka ma spowodować, że nasze emocje zostaną podbite, nasze emocje się wzmogą. I teraz bardzo ważne jest to, i to jest chyba rzecz, którą my sobie nie zawsze uświadamiamy, że to nasze napięcie, te nasze emocje można budować na dwa sposoby. Albo takim dźwiękiem, który idealnie komponuje się z obrazem i który wtedy bardzo często też przestaje być właściwie słyszalny, bo my. Przestajemy zwracać na niego uwagę, albo wręcz przeciwnie, takim dźwiękiem, który z tym obrazem totalnie i kompletnie kontrastuje. Mhm. Takim fenomenalnym przykładem, właśnie takiego, no nie wiem, ja nie, nie znam lepszego słowa, niż hardkorowe użycie mhm. dźwięku jest początek filmu Funny Games, Michaela Haneke. tego, tej, 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 mhm. oczu się ja wolę tę pierwotną mhm. wersję. Z, z lat 90. Tam mamy przecież do czynienia z taką sceną. Ta rodzina jedzie samochodem. E Puszczają muzykę, leci muzyka klasyczna, to jest taki sielski, anielski obrazek, i nagle w to wdziera się ryk, wrzask, muzyka, która wytrąca nas kompletnie z równowagi. No i to jest wszystko rola muzyki. Uspokoić nas, ale wytrącić nas z równowagi, ale hmm. pokierować nasze myśli na inne tory, niż byśmy się czasami spodziewali. Czyli ona nie jest i tylko po prostu zwykłym dopełnieniem, ilustracją nie. taką nie. sobie towarzyszącą. Nie. Nie? I teraz, jak mówiłaś o tym, przypomniała mi się Mechaniczna Pomarańcza i tam Rola muzyki jest po prostu absolutnie jako kontrapunkt, tak naprawdę genialna, bo owszem, to jest Beethoven najczęściej, mhm. którego słucha główny bohater, co też zresztą wiemy z książki, nie? Ale to jest tak wykorzystane, tak? Właśnie jak sobie teraz, bo dopiero teraz sobie to przypomniałem, że. No, sytuacje mocno brutalne, jeżeli dobrze pamiętamy ten film Kubricka, kto nie widział z Państwa, to proszę sobie obejrzeć. Słynna... Ale mocne nerwy wskazane. Tak. A do tego jeszcze na przykład słynna scena, chyba jedna z najsłynniejszych, jeśli mówimy o brutalnym kinie, gdzie Aleks kopie leżącego niepełnosprawnego tak, przecież tak. bibliotekarza. No i tu właśnie, i tu co I, z nami robić więźnie? teraz nie? uwaga, kopię go do rytmu piosenki I'm singing in the rain, to jest naprawdę Naprawdę, uch, to jest porażające, jak sobie przypomnę. No, to, to jest zresztą sam film, jak wiemy, jeden z kultowych przecież. Tak, no a właśnie, razy, a nie? to przywołałeś w tym momencie z kolei tytuł piosenki, która nam mówi jeszcze jedną rzecz. o... To znaczy, jest zupełnie yy... z innego świata. Tak, nie? tak, zupełnie z innego świata, ale właśnie podążając tym tropem, proszę zobaczyć, to, że muzyka jest nie tylko dopełnieniem, to yy, udowadnia cała masa melodii. Które żyją własnym alternatywnym życiem, tak. kompletnie oderwanym od filmu, prawda? No bo piosenka Singing in the Rain pochodzi z filmu. Tak. Deszczowa piosenka. No Notabene chyba jest bardziej znaną piosenką, piosenka jest bardziej znana niż sam win", bo ja powiem szczerze, to fabuły prawda. kompletnie nie pamiętam, natomiast pamiętam ten taniec. No i tu właśnie to źle, bo to jest ten film, który mm. w kontekście dźwięku i muzyki filmowej trzeba zobaczyć, tak? dlatego, że Singing in the Rain, deszczowa piosenka, to jest film, który opowiada o wejściu dźwięku do kina. Aha, o proszę. Tak, to, ja to jest ja dokładnie, dokładnie tego o nie, o nie zarejestrowałem. To jest dokładnie o tym i to jest są perypetie Parę aktorów, on i ona, no i on się sprawdzi w kinie dźwiękowym, a ona okazuje się ma dramatycznie fatalny głos. Nie za bardzo może pojawiać się w filmach dźwiękowych. Mm -hmm. Pojawia się koncepcja dubbingu, podkłada się jej głos tak, innej aktorki i tak, dalej, i tak dalej, No więc właśnie w kontekście tego, o czym rozmawiamy, no to to jeden z tych filmów, które trzeba by było obejrzeć. A jeśli mogę tu jeszcze dorzucić od razu jeden tytuł, to bardzo serdecznie wszystkim słuchaczom poleciłabym film Artysta mm -hmm. z kolei, który jest zdecydowanie nowszym filmem, ale opowiada też. Właśnie o wejściu, dźwięku do kina, a ja myślę, że to jest ważne, że żeby sobie uświadomić tę rolę dźwięku i muzyki, to właśnie warto by się cofnąć do tych mm -hmm. czasów kina niemego, jak to było. I artysta, proszę Państwa, jest przeciekawym filmem, dlatego że to film, który jest niemy, do momentu, kiedy w tym filmie nie. Zostaje przełamana bariera dźwiękowa, i nagle aktorzy zaczynają mówić. E, I pojawia się muzyka, i pojawia tak. się dźwięk. Fenomenalna rzecz, absolutnie. Dźwięk w filmie w ogóle, bardzo ciekawa sprawa. Ostatni film, który pokazał, jak ważny jest dźwięk, dźwięk to ten z udziałem polskich dźwiękowców z Także to jest nieprawdopodobne, bo ten dźwięk niby jest nieobecny, bo on jest cały czas Go, gdzieś tam. Ale jest obecny, ale, ale robi, robi robotę. Jak <laughs> mówią, robi naprawdę robotę. Zresztą, właśnie, to jest też znowu osobny. Kategoria filmy dramatyczne, filmy grozy, horrory. Tam, tam muzyka pełni bardzo ważną rolę. Najczęściej to jest tak, że ona jest sobie y, bardzo niepokojąca. E, przypominam Nalczysz sobie. ostrzegę nie no, mówi nam teraz uważaj, teraz będzie ten, ten, ten ty, sposób, ty, ty, Teraz podskoczysz, prawda? Tak, w sposób taki albo jakby jasny, nie, że ona rośnie sobie to napięcie, albo taki jak w przypadku dziecka Rozmary, gdzie mhm. to jest tak, nie do końca wiemy czego się boimy, nie? bo to, to piano, komedy, ta kompozycja mhm. jest, tak skompo, to jest tak na takim niepokoju cały czas oparte. A co ciekawe, tam nie ma ani nawet dysonansu, nie? To po prostu sączy się w taki no. sposób, że człowiek cały czas się ogląda, czy kogoś za nim nie ma. To jest niezwykłe. Zastanawiałem się przez moment, jak to jest, nie? Być może ty wiesz, jako ekspertka, gdzieś tam badająca kino, historię kina, czytająca... Ja już się o, o boi, co, nie. nie, nie. Co, co będzie dalej. <laughs> czy, czy to jest tak, że to reżyser ma już od razu jakąś wizję tej muzyki w głowie? Czy on po prostu i, i tym samym wie, jakiego kompozytora we? weźmie no nie? Czy też na przykład ma tak, że okej, okay, tu trzeba jakąś muzę zrobić, nie wiem, zleźmy to Kilarowi, nie? Myślę, że bywa i tak, i tak, przy dużych produkcjach myślę, że tutaj jednak króluje zamysł, no i jest taka przesłynna anegdota dotyczącego naszego własnego kompozytora. Kilara? Nie, nie? Kaczmarka. Właśnie A, chciałam okay. powiedzieć, że Dobra. niestety, który niedawno, niedawno nas opuścił, mm -hmm. który już miał tam za sobą kilka, kilka, kilka niezłych filmów, jakieś sukcesy, no i pojawiła się, pojawił się na stole, że tak powiem film Marzyciel, mhm. czyli ten film, który zrobi z niego największą gwiazdę, pojawia się na stole film Marzyciel, no i Kaczmarek mówi chce napisać muzykę do tego filmu i dostaje taki sygnał, słuchaj ale twórcy filmu mówią, że to chyba nie jest dobry pomysł, bo ty jesteś Polakiem, a Polak to na pewno napisze strasznie depresyjną muzykę. <grym> okay. I Kaczmarek mówi, zaciąłem się w jedną noc napisałem numer, napisałem hmm. najbardziej optymistyczną piosenkę w swoim życiu. Nigdy w życiu nie napisałem niczego tak optymistycznego. Hmm. Wynająłem orkiestrę, nagrałem, wysłałem, dostałem robotę. Eee, więc, więc, więc to właśnie to, to, to takie tropy, ale tak, no przecież yy, muzykę do. Muzykę do jednego pewnego bardzo znanego filmu miał robić Kilar. został zaproszony, mm -hmm. ale tym razem to on odmówił, więc to te ścieżki plotą się różnie. Ale przy tych dużych nazwiskach, przy dużych filmach i przy dużych kompozytorach, to jednak jest tak, że tak, reżyser ma zamyślone, chciałbym, żeby tak. to on mi zrobił muzykę, no bo on robi taką, a nie inną. Zresztą nie? w przypadku Kilara, y, słynny polonez Polonesmana Tadeusza, który generalnie jest tak, jakby w ogóle został skomponowany. Wykosił Chopena po prostu. Naszej, z naszej pamięci. To nie wiem, czy gdzieś mi nie mignęło, że chyba Wajda po prostu killerowi zaufał, krótko mówiąc. Tam chyba było tak, że... Zresztą Wajda raczej nie był w sensie ucha, tylko raczej on, tak, oka, nie? bo to, to jednak malarz, był, ma, malarz przecież. Ale do tych takich powiedzmy... Bo można by podzielić tę muzykę w filmie, czy jakby formę, w jaki sposób ona jest stworzona, jakby takie dwie kategorie. Przynajmniej ja sobie tak to podzieliłem, że albo jest kompozytor, który pisze po prostu muzykę do obrazu, który widzi, albo jest jakiś człowiek z jakimś zmysłem, który dobiera już gotowe numery, tworząc tak zwany soundtrack, nie? czyli ścieżkę dźwiękową. Yy, I zastanawiam się, ja w ogóle ostatnio uznałem, że Quentin Tarantino, albo ktoś, kto robi mu muzę do tych filmów, mm. powinien w ogóle dostać jak, jakaś osobna kategoria, powinna być po prostu <laughs> dla nich, nie? że za tak jakby przypominanie piosenek świetnych, które mm. gdzieś tam albo przepadły w mrokach, albo były znane tylko i wyłącznie na przykład w Ameryce, nie? No tak jest w przypadku no tak, ścieżki drugiej... do Pulp Fiction. Nie? Tak, to tak jest... ale z drugiej strony Quentin to nie tylko to, bo przecież, <laughs> proszę zobaczyć, Oscar za e, muzykę tak, dobrze pamiętam, mhm. dobrze pamiętam, to jednak Ennio Morricone i muzyka do Nienawistnej Ósemki. Tak, no tak, tak. Nie? Czyli zupełnie coś innego. No tak, ale nie? ale zupełnie czy to inny. nie, ale Ennio do Nienawistnej Ósemki nie robił muzyki jakby sam z siebie? w sensie nie No sam z siebie, no, nie, nie, więc mówię, że Quentin to mhm. i tak, i mhm. tak, natomiast y, to myślę też jest ciekawy trop. I nie wiem, czy trochę niezwiązane z tym, o czym mówiliśmy na początku, że właśnie o tej muzyce filmowej jakby trochę mniej się zaczęło mówić. Ehm... Nie, no, ale, bo zdajesz sobie sprawę z tego, że na przykład ścieżka dźwiękowa do, nie wiem, do Pulp Fiction, do wściekłych psów, do prawdziwego romansu, gdzie tego jest mnóstwo po prostu, że ona prawdopodobnie spowodowała, że ludzie, tak jakby poprzez te kawałki, na przykład, zetknęli się z filmem. Ja, Wiecie, ja myślę, co? że no. oni w ogóle myślą, że tam część tych I kawałków odwrotnie. pochodzi z tego filmu no, po, nie, po prostu. Że zostały nie? specjalnie skomponowane, tak, tak, nie? Tak, tak, Na pewno tak jest, na pewno tak jest. No, ale y, proszę zobaczyć, że współczesna kultura idzie tą ścieżką, idzie tą drogą. To znaczy jakby, oczywiście odświeżanie to jedno, mhm. ale z drugiej strony muzyka filmowa się zmienia. Bo my mhm. odchodzimy od takiej muzyki filmowej, jaką pisał John Williams, czy y, inni wielcy właśnie Ennio Morricone. Mancini, Michael Cayman, tak, to... my. Poszliśmy, e, idziemy trochę innym tropem. Myślę, że to jest kwestia zmiany pokoleniowej i tego, mm -hmm. kto te filmy ma oglądać, do kogo one mają trafać. E, trafiać. Trafiać e, idziemy tropem pisania dobrych numerów, mm -hmm. nie, fajnych piosenek, tak. które wpadną w ucho, które zostaną z nami, no przykład Akademia Pana Kleksa, nie? Tak. Ścieżka, jest... która się kompletnie urwa od mm -hmm. filmu, mm -hmm. i mm -hmm. o ile prawie wielu ludziom ta nowa Akademia Pana Kleksa nie siadła i mm -hmm. się nie podoba, no to. Ścieżki nie krytykuje prawie nikt. Nie wszyscy zachwyceni, Ralf Kamiński, brodka śpiewają super. nie? Tak, ale może dlatego, że tam został dobrany taki zestaw, w ogóle jest wielość. Tam jest po prostu, tam jest dużo, mam wrażenie nawet, że aż trochę za dużo, tam jest wielość. Tam każdy to trochę jak We are the World, nie? Tam każdy śpiewa tak, po to jednym. Prawda, <laughs> każdy to śpiewa prawda, po jednym wersie w ogóle, więc okej, okay, fajnie, bo to jest obecna śmietanka, powiedziałbym, muzyczna, nie? Młodego pokolenia e, polskiego. E, jest prawda. jedna rzecz mi się w tej Ścieżce podoba, że jest bardzo wyraźne nawiązanie do tamtej ścieżki. Mhm. Krzysztof Gradowski, jeśli dobrze pamiętam, mhm. tam był odpowiedzialny. Z, 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 chociażby wersja Twojej bajki, Sanach, tak, która tak, jest. Moje no dziecko prawda? pięcioletnie umie na pamięć. Nawiązaniem przecież do wersji no, Zdzisławy Sosińskiej, która śpiewała to pierwotnie i to akurat jest świetne, nie? że to gdzieś tam pamiętamy, że ta kultura jest tą sinusoidą trochę i my ciągle gdzieś tam wracamy do dawnych rzeczy. Tak, Jasne, tylko że... ja się mm. boję, że to przejmie nam tę muzykę filmową, mm. że takiej muzyki Taki filmowej, sposób. jaką mm. pisał John Williams, jaką pisał Ennio Morricone, już po prostu nie będzie, że, że, że zarzucimy tą taką klasyczną ścieżkę ilustrowania filmu, to. taką właśnie muzyką napisaną specjalnie do tego, ale muzyką, mm -hmm. a nie piosenkami. Czyli muzyką, która ma znamiona no, muzyki klasycznej. musi być Beyoncé, mm -hmm. musi być Ta. Justin Timberlake, Ta. musi być właśnie Ralf Kamiński, nie? bo wtedy to się sprzeda. Bo film tak bardzo, tak bardzo zaczął bondo... być produktem komercyjnym, że, że mm -hmm. to czasem aż trochę zaczyna boleć. Czyli mówisz, bo jeszcze jest ten trzeci sposób, o którym żeśmy umknął, nam, czyli to jest taki bondowski sposób pisania Ta. muzyki, tak? Czyli, Ta. że pojawia się, no to... zatrudniamy kogoś, kto napisze nam przebój, który pociągnie film za sobą. Powiem szczerze, że akurat w przypadku Bonda, bo to jakby siłą rzeczy do tego nawiązuje. Trochę mnie to dziwi, nie? bo akurat to była taka seria, i, i tak już popularne, jakby już w zasadzie po pierwszej części z Seanem Connerem i, i tym pierwszym tematem, który jeszcze właśnie nie był napisany, mm -hmm. tam była piosenka, ale tak. mnie na, wszystkim była bardziej w głowie utkwił ten, ten leitmotiv, nie ta, da, mm -hmm. który leci, że to nie wiem, czy to było aż takie potrzebne. To no, ale w zasadzie. z drugiej strony, czy dzisiaj to... sobie umiemy wyobrazić Poczekaj, Bonda? Poczekaj, no właśnie, bo w zasadzie wydaje mi się, że to e, akurat w przypadku Bonda to lepiej robiło artyście, który piosenkę do Bonda, niż samą Bondowi, bo dla, dla filmu to w ogóle było niepotrzebne, nie? No właśnie to chciałam powiedzieć, że to chyba było wręcz odwrotnie, nie? Że to film ciągnął tego artystę za sobą, tak naprawdę. No i właściwie trudno nam sobie wyobrazić dzisiaj, żeby Bond się miał zacząć inaczej, żeby miał się zacząć nie jakimś tak. specjalnie do niego napisanym numerem, który śpiewa ktoś bardzo, bardzo znany, nie? A to jest ciekawe, nie? Bo skąd na przykład jest fenomen, to jest też jakby osobna kategoria, powinna być w ogóle lista przebojów piosenek Filmowych czy, czy motywów filmowych. Nie? Są takie motywy, które my pamiętamy z filmów. Właśnie niekoniecznie pamiętając fabułę filmu. Bo jakby bondy to jest jedna rzecz, i ten najbardziej charakterystyczny motyw, który z pierwszego bonda, on potem się tak. przemyca już potem tak. przez kolejne został tak napisany. Nie pamiętam to był kompozytorem, ale to jest genialnie zrobione tak gdzieś tam z ten mroczek, tą tajemnicę, mm. to szpiegowskie kino wyciąga. Ale nie tylko, bo Henry Mancini, słynna Różowa Pantera na przykład, nie? Film sam w sobie, poza bajką, kreskówką, którą wszyscy pamiętamy z dzieciństwa, to ja filmu Peter Sellers chyba tam gram tak, główną no rolę. Ja, jakbym się skupiła, to może opowiedziała, ale, ale z grubsza bardzo. Nie? Detektywistyczna komedyjka, mm. nie? No ale jest ten, nie? Znowu motywik tak. taki, który zapada w pamięć. Jest tego... No jest tego masa, nie? Marsz z woje no. Gwiezdne Wojny, Piraci z Karaibów, hmm. Harry Potter, Tam. Indiana Jones, o, e, e, proszę zobaczyć, że to jest w ogóle taki, e, to, to jest chyba fenomenalny sposób, żeby pokazać wszystkim, żeby sobie, moja ukochany film, jest. absolutnie, żeby każdy sobie uświadomił, jaka jest rola muzyki filmowej. Proszę sobie odpalić zdjęcie albo jakiś ruchomy obrazek mm -hmm. i podkładać pod niego po kolei te różne motywy filmowe, za, te muzyczne, mm. za każdym razem. Będą Państwo oglądali inny film, tak? Jeżeli podłożymy temat z Mission Impossible, to będziemy hmm. się spodziewać akcji. Jeżeli podłożymy temat z Harry'ego Pottera, to zaraz będzie magicznie, a możemy cały czas patrzeć w ten sam obrazek. Cały czas patrzeć w tą samą wizualność, a muzyka zmieni kompletnie znaczenie tego obrazu. I tu, jeżeli mogę coś polecić, muszę coś polecić, nie wiem, czy mogę wypowiedzieć nazwę takiej znanej platformy, na której młodzież spędza dużo czasu, takiej na ty, ale tu myślę na dwa ty w zasadzie i to państwo łatwo się domyślą. To jest, proszę państwa, platforma TT. <laughs> jest tam takie fenomenalne miejsce, które ja znalazłam zupełnie przez przypadek, w którym, chyba to jest dziewczyna, bierze fragmenty filmów o Harrym Potterze, po prostu kolejne sceny i podkłada do nich znane piosenki. I to się nazywa How to ruin Harry Potter by changing <laughs> okay. the soundtrack. No to jest coś absolutnie fenomenalnego, jeśli państwo posiadają tę platformę, to trzeba to odnaleźć, bo to jest coś absolutnie niebywałego. Muzyka filmowa w ogóle ma też to do siebie, że ona potem w kolejnych filmach, o, tak jakby. Nie wiem, jak to, nie, nie wiem, jak to powiedzieć, że ona m, pojawia się ponownie w inny sposób. Tak. Czyli na przykład y, i w ogóle w scenie podobnej, to są tak. U Tarantino znowu go przywołam. Y, I w tym słynnym Pulp Fiction, gdzie y, John Travolta, który tam gra przecież te role. On gra tak jakby. W zasadzie paroduje trochę samego siebie w tym wszystkim. Mm -hmm. nie? No bo jeżeli przypominamy sobie ten taniec do Czaka Berego. Mm -hmm. Wtedy e... jeszcze się umiał parodiować. Never, never can tell z Thurman, gdzie tańczą. I przypominamy sobie od razu, ach, przecież to jest ten John Travolta, który mm -hmm. mm, kilkanaście kilogramów wcześniej, bo to tak, trzeba by ująć, wywijał szczuplutko na parkiecie w grotce sobotniej da nocy prawda? do innych rytmów. E... I właśnie a propos traków jeszcze jedna rzecz, bo my mówimy dużo o tej muzyce, która w jakiś sposób jest ilustracją, oczywiście nie tylko lichym dopełnieniem, ale ilustruje ten film w jakiś sposób, znaczy jakby jest muzyczną ilustracją, dźwiękową ilustracją do tego, co się dzieje, do jakiejś sceny, do, czy do, tej, do, do tych zdjęć, które teraz przywołałaś, nie? Istnieje też moim zdaniem mniejsza część, ale jednak, tej muzyki filmowej, to jest kontrapunktem. Mm -hmm. czyli tak, że tak, to się jakby, zdarza że, rzadziej, bo to... że dzieje się tak. coś w filmie, a muza do tego tak, w ogóle jest tak, tak jakby tak, kompletnie tak, oderwana. Tak, tak. tak jest w przypadku takiego filmu. I pamiętam, że ta scena odkryła mi w głowie, bo filmu ulubionego przez niewiasty, czyli słynne Dirty Dancing, część pierwsza. I nie wiem, czy pamiętasz, tam jest taka scena, w której wychodzi Patrick Swayze i naparza po gębie gościa, który tam generalnie yes. go szukał, i on go tam leje, nie? Po prostu się biją. A leci piosenka, która jest w ogóle kompletnie nie do jakaś romantyczna. W ogóle nie, w ogóle nie no pamiętam muzyki z tej sceny. Mówimy o tej, gdzie on tam leje tego, a wychodzi przed, tego jednego tak, z tych kelnerów, tak? Nie, że bije tego, co ty, ty zrobił to dziecko. No to kelnerem on chyba był, Tak, ten, co, ten a, potem ją za, a potem ją zostawił i on tak, podchodzi. Tak, do nie, tam. w ogóle nie pamiętam jaki a tam, muzyk... aż przyjadę do domu i, I Dirty Dancing odpala. Mnie to utkwiło w głowie, bo muzyka do tego leci kompletnie nieprzystająca. To <laughs> jest jakaś skliwa ballada, przy której powinno się tańczyć wolnego na dyskotece akurat, nie? Że Muszę to sprawdzić. To jest, to, to jest dosyć ciekawa rzecz. A propos Dirty Dancing, e, Saturday Night Fever. E, Jasne, że to są filmy muzyczne i to było mm. gdzieś tam pewnie z założenia wiadome, że ta muzyka, którą się dobierze, ona będzie hitem po prostu. Nie. Chociaż nie wiem, czy twórcy na przykład. Nie wiem, czy się mm -hmm. da wiedzieć, że będzie hitem. Nie. nie? nie? No, a da się wiedzieć, że film będzie hitem? Nie. Oczywiście, że nie. Można natomiast założyć, natomiast nie? tu przywołaliśmy tytuły, które dokładnie przez muzykę stały no się hitami. Tak, tak. no ale... to jest, ale powiedziałam to na początku, mm. nie? że gdybyśmy, chyba, chyba powiedziałam to na początku, albo przynajmniej to myślałam, że gdybyśmy zmienili. Mm. O kompozytora, tak. gdybyśmy mhm. zmienili ścieżkę dźwiękową, to wcale nie mamy takiej pewności, że te filmy byłyby tym, czym są dzisiaj. Tak, nie? ale to są filmy muzyczne, te, które żeśmy przywołali. No ale Indiana mhm. Jones, czy byłby Indianą Jonesem bez tego motywu muzycznego? Nie wiemy. Tak, ale są jeszcze. Jest jeszcze jeden szczególny rodzaj filmów, które nie są muzyczne, a ścieżkę dźwiękową, którą mają w sobie. E, tak jakby ta ścieżka dźwiękowa stała się tak samo hitowa mm. jak, nie chcę tutaj akurat o Quentinie Tarantino, Tarantino chociaż blisko, e, nie, pamiętasz taki film Judgment Night? Mm -hmm. I to jest właśnie coś nieprawdopodobnego, ponieważ ja pamiętam, że był taki film, nie pamiętam o czym on był kompletnie. Nie wiem, że coś, jakieś gangsterstwo, jakiś taki młodzieżowy, bo to są czasy mojego liceum. Natomiast pamiętam fenomenalną ścieżkę dźwiękową z tego filmu. Tak, i takim filmem też jest Stealing Beauty. To się tak. po polsku nazywało Ukryte Pragnienia tak. Bernardo Bertolucci'ego, którego też chyba. Ja widziałam ten film nie wiem, 10 tysięcy razy, więc jestem w stanie powiedzieć, o czym jest. Natomiast myślę, że masa ludzi, które ten film widziała, nie byłaby w stanie kompletnie. Odtworzyć fabuły, a ścieżka dźwiękowa jest po prostu no, w, w, w ogóle własnym tworem, własnym tak. życiem. Ona jest też ułożona w odpowiedni sposób, Footless. tak żeby Okay. o nie, czy można nie pamiętać o czym jest fudlus? Ja nie pamiętam o czym jest luz, naprawdę, pamiętam tylko, no że, że świetne numery lecą no i świetna muzyka natomiast coś na wsi się dzieje, tak? Że coś... Nie wolno tańczyć, nie Aha. wolno słuchać no znowu i znowu okay. to jest film, który w kontekście tego o czym rozmawiamy jest szalenie ważny, bo tam jest historia była grupa młodzieży, która wracała z imprezy z dyskoteki i się rozbili się rozbili i się zabili na dodatek no i A, pastor wprowadza zakaz Słuchania muzyki i zakaz tańczenia. Pastor który wygląda jak cowboy trochę, tak? Tak, dobrze tak, pamiętam. super, mm -hmm. tak. E, I e, przyjeżdża on z wielkiego miasta i postanowi, zja, postanawia zrobić rewolucję z tym i porządek z tym Kevin wszystkim. Bacon zaczyna. Kevin znaczy się. Bacon przyjeżdża. A jak Kevin Brz Bacon przyjeżdża cały na biało, to musi być dobrze. Pytanie, które ostatnio mi się wkrada, kiedy rozmawiam z różnymi moimi gośćmi, i myślę, że tobie też je zadam, to już będzie na koniec naszego dzisiejszego filmowego spotkania. Państwo sobie ścieżkę dźwiękową do wszystkich filmów w, w linkach, które będą pod spodem Jest zo czego słuchać. zobaczą. Komentarze <grym> poprosimy, czy są jeszcze, może państwo też jakieś podrzucą tytuły właśnie tego typu filmów, gdzie ścieżka dźwiękowa przebiła sam film, tak. o których ja już nie pamiętam. Urodzeni mordercy, kolejny tytuł, który przedmi mm. do głowy, A, aczkolwiek tam fabułę dość dobrze pamiętam, natomiast jeszcze bardziej z kolei właśnie pamiętam ścieżkę dźwiękową. Tak, to ja mam jeszcze jeden taki ulubiony. Piąt, jeśli piąty element. Mówię. Też. podrzucić, to Ja mam jeszcze <noise> jeden, taki zupełnie nowszy <noise> i w ogóle nie z takich wcale podejrzewam, że w ogóle część z Państwa nie wie, że taki film istniał. To się nazywało Begin Again. <noise> Nowy film w miarę z Kieron Knightley i z Markiem Raffalo. <noise> film o dziewczynie, która właśnie jest muzyczką. <noise> I oni nagrywają taką płytę, którą nagrywają na dachach Nowego Jorku z dźwiękami <noise> Nowego Jorku, fenomenalna ścieżka dźwiękowa, piękne piosenki, przepiękne absolutnie. Film też. Super, film, film bardzo lubię, ale bardzo zachęcam, bo to właśnie myślę, że część z Państwa może zupełnie coś nowego dla siebie odkryć. Moglibyśmy się tak, <grystanie> tak i możemyśmy tak przełożyć, z cytatami. Kino Bazalermana, kolejna w ogóle bardzo <grystanie> ważna wydaje mi się dramu. Romeo i Julia. No, muzyki też, o nie? matko, z z piosenkami Cardigans. No. Molę róż, proszę pani, to jest. Molę róż tak, że... z tym z Jackiem komanem porskim, tak. polskim aktorem śpiewającym piosenkę Roxanne. To W taki, taki sposób, że człowiek się Ta. może zdziwić. I tu ciekawostka, bo to jest drugi taki przykład podawany często w literaturze przedmiotu i w ogóle o którym hmm. się mówi, który trochę jak Polonez Kilara. Kilar napisał Poloneza i wykosił Chopena. Wszyscy zapomnieliśmy, że tak. Chopin napisał kiedyś jakiegoś Poloneza, studniówki poszły kilarem i już tak zostanie hmm. prawdopodobnie hmm. na wieki wieków. I tak samo z Molę róż, przecież nikt. Ty nie pamięta, że Sting kiedyś śpiewał tą piosenkę. E, nie, tu chyba bym o to nie. aż tak bym nie Jakbyśmy bo... jak puścili. Fi filmoznawcy tak twierdzą na puścili... Może tak być. Muzycy, by... muzycy, jak muzycy byśmy puścili są ten innego ten, zdania. Jeśli kawałki, to, to myślę, że ten, ten głos Jacka Komana, ale proszę hmm. zobaczyć, jak inaczej tak. jak to jest. Ale nie? cała ta ścieżka jest no, jakby to niezwykle prawda. zrobiona. Zresztą w ogóle Baznerman ma to do siebie, że on chyba lubi tak sobie troszkę wziąć coś i w ogóle przewrócić do góry no, nogami. No bo on, on lubi przewracać do góry nogami. Tu muszę akurat powiedzieć, że obejrzawszy film, film o Elvisie, ten, jakby mm -hmm. to jest jego produkcja, mm -hmm. nie jestem zachwycony. No, ja też, nie jestem, ja wydaje mi się, że można było to zrobić ja lepiej. A można to było zrobić jak Romeo mm. i Julię, nie? No. Takie szaleństwo. No. I na dzisiejsze no. czasy chyba takie szaleństwo by się znacznie bardziej sprawdziło w tym kontekście. M muzycznie mnie to tak troszkę właśnie mm -hmm. nie leży, bo to można było jakoś tak bardziej tego, znaczy mniej tego Elvisa odjarmarsznić go, bo mm -hmm. on aż taki jarmarszny, znaczy był jak na tamte czasy, ale mm -hmm. chyba nie, troszkę go przerysował, wydaje tak. mi się. No Tylko też ryser. przykładem filmu Amy Winehouse, prawda? Który, Tego jeszcze nie widziałem. Także no, nie który nie się spoileruj, proszę. Fabularnie się mhm. nie za bardzo broni, mhm. ale się tro, z kolei troszkę lepiej broni muzycznie niż ja. to jest w ogóle problem filmów biograficznych, biograficznych no, o muzykach, nie? Tak. bo ja pamiętam jako na przykład fan zespołu The Doors w latach, mhm. tam powiedzmy, 90. -tych. Poszedłem na film o The Doors. I troszkę powiem szczerze, jakby ten film w ogóle powinien się nie nazywać The Doors, tylko powinien się nazywać Jim Morrison w ogóle, albo mm -hmm. jakś nie wiem, Taniec ze śmiercią, mm -hmm. czy jakoś tak, bo to jest film o nim. Właściwie my wiemy oczywiście, że legendarni Dorsi to jest przede wszystkim Jim Morrison i cała reszta kolegów, choć on sam z tym stereotypem przez całe życie właśnie walczył, bo on nie chciał, żeby tak było, on nie chciał być żadną właśnie ikoną, przynajmniej tak mówił, że nie chciał być, nie? I trochę mnie tutaj Oliver Stone gdzieś tam... Mm -hmm. Rozczarował, ale zrobił na mnie wrażenie, Val Kilmer swoją rolą, jak się potem dowiedziałem, że część tych partii on sam we własnej osobie zaśpiewał. Mm -hmm. Takim chyba nie? Wy, wyjątkiem, przynajmniej nie wiem, jak to by się dzisiaj broniło, ale bardzo takim podnoszonym filmem, właśnie biograficznym o muzyku, był Spacer Polinie. Tak. E, Spacer Polinie? Tak, Spacer Polinie mm -hmm. się to nazywało. E, World Line, to znaczy, tak, mówimy tak, o Johnny Cabo. Tak, Ca no, tak, tak. To był zupełnie. To, to, tak. to był film, nie? Może dlatego. Że osoba jest takim tematem może, troszkę może. niby niekontrowersyjnym, a, a jednak, jednak z tych nie? tam a jakby jednak. historii człowiek się dużo dowiedział nagle, że papa Johnny Cash wcale nie był taki. P prawda, przyzwoity, dobry człowiek, to dopiero potem. Z kolei Amy Winehouse była prawie świętą. Prawda? No, się człowiek naprawdę może dużo dowiedzieć, czy na przykład Tina to też świetna mhm. rzecz, ale tam na przykład, tu się aż prosiło o świetną ścieżkę dźwiękową, tak. a z filmu Tina, czyli biograficznego filmu o Tinie Turner kompletnie mi ta ścieżka umknęła. Nie? No bo ja nie wiem, czy to nie jest tak, ja się nad tym bardzo często Wątek, zastanawiam. Wątek, wiesz, tego życia yy, yy, ciężkiego, no bo to naprawdę. Jak to są to filmy biograficzne o muzykach, jaką rolę jeszcze tu Tutaj odgrywa teraz taka sytuacja, że e, dystrybutor muzyki ma do niej swoje prawa, ja mhm. są tam pewnie jeszcze jacyś spadkobiercy i coś tam, i że chyba czasami w tych filmach to jest tak, że oni się nie do końca zgadzają na sprzedanie wszystkich Aha, tych numerów. Sensie. Kiedyś mhm. nad tym zastanawiam, mhm. dlaczego, właśnie nie pamiętam co to był za film, czemu w tym filmie jest tak mało tych piosenek, mhm. kto, na które ja czekałam. Nie wiem, czy to nie był film o Whitney Houston, mhm. e, może coś innego, nie wiem. I miałam taką refleksję, że może to jest po prostu tak, nie? Że może tu, tu jakby jest kwestia. Jakichś dodatkowych praw autorskich, które kosztowałyby tak gigantyczne pieniądze, że się to twórcom tego filmu no, zupełnie nie opłaca, że lepiej tam wcisnąć jakieś małe kawałeczki, a właśnie a nam widzą wtedy jest tego za mało, za skromnie, my byśmy chcieli więcej. A szczególnie gdziem na film o muzyku no to, no czy, czy, czy piosenkarce, no to chcielibyśmy, żeby nas zarzucić, żeby nas przydusić wręcz, tą tą, tą ścieżką dźwiękową. Nie? Postaci ze świata muzyki jeszcze jest wiele do sfilmowania, tak mi się wydaje, Bardzo. czekamy na różne biografie ciekawe. W ciągu Michael Jackson chyba się jeszcze nie doczekał. By, by no, nie wiem, czy się doczeka, swojej. nie? W, w, bo, bo, bo jak tu, jak tu zrobić tę biografię w dzisiejszych hmm. czasach? Nie? Nie, no. nie wiem, czy to nie będzie musiała zostać zapomniana jednak biografia. <grym> no, a, w tym sensie, jakby mówimy. No, o kontrowersje o tym, jakby o nie na dzisiejsze czasy są, nie? Na tych wątkach. No tak, no, ale to jeżeli byłby odważny reżyser, który by się nie bał tych wątków poruszyć, no to z drugiej strony pewnie znalazłoby się natychmiast całe grono e, hmm, e, tak. nienawistników, którzy by natychmiast reżysera e, zniczowali gdyby te Niewygodne Więc tematy właśnie. poruszył. Więc nie wiem, i tak czy dalej... taki odważny w Hollywood się znajdzie, może poza Hollywood. Konkluzja naszego dzisiejszego spotkania jest chyba taka, jak tutaj Agnieszka powiedziała, że jest apel w ogóle do twórców filmowych, jak zrozumiałem, żebyśmy jednak z powrotem wrócili przynajmniej na ile się da do dawania roboty po prostu kompozytorom, kompozytorom żeby, no. żeby zrobi, ro, robić znowu muzykę, która jest dedykowana tylko i wyłącznie filmowi jako muzyka trochę jak klasyczna jak, która jest symfonią w jakiś sposób nie jakby powiązana to jest z obrazem. opowieścią ta. nie bo, bo przecież tak, o, tak oni ci wielcy pisali no nie wiem przypomnijmy sobie właśnie nie wiem Kilara i muzykę do Draculi, Francisa Forda Copoli, czyli jedna o, z najlepszych ścieżek ta. dźwiękowych na świecie jeśli jakieś tam zestawienia od. Chociaż nie jestem w stanie przypomnieć sobie żadnej melodii właśnie ale to są <laughs> ale opowieści pamiętam, że... ale to są całe symfoniczne opowieści ta. to to płynie przez cały film. To tak. nas prowadzi przez cały film. Czy słynny taniec Jeleny z Bandycy to jest zdaje się Preissner? Już teraz tak. nie pamiętam. Nie, ale też to, nie to nie też nie świetne, tak. nie? To takie właśnie instrumentalne. Jest tego cała masa, to tak. to Ja, 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 ja kocham taką muzykę i, i, i myślę, że yy myślę, że, że wa warto jej słuchać także poza filmem. E, ja miałam takie, przez ostatnie trzy dni przygotowałam się, przygotowywałam się do spotkania z państwem i słuchałam sobie takiego podcastu, który się nazywa Dźwięko Ścieżka. Mhm. E, to jest właśnie podcast stricte o muzyce filmowej. Okay. E, bardzo ciekawy, bardzo fajny. Pozdrawiamy. Króciutkie Pozdrawiamy serdecznie. Króciutkie odcinki, mhm. e, ale właśnie w nich jest masa informacji. Masa, masa mhm. muzyki przede wszystkim. Jest mniej informacji, a więcej muzyki. I e, jak ja zaczęłam z powrotem słuchać w oderwaniu od filmu, muzyki z Harry'ego Pottera, z Gladiatora, hmm. z kolejnych jakichś tam filmów, to wiecie, ja tylko nie ma tyle godzin w dobie, żebym szybko zdążyła wszystko to obejrzeć na nowo, hmm. chociaż wszystkie te filmy widziałam masę razy, bo momentalnie człowiekowi się włącza jakaś taka gigantyczna nostalgia. Ale już, wiesz, już, że moglibyśmy pójść no. za chwilę znowu dalej, wrócić do dzieciństwa, bo teraz ja na przykład sobie uświadomiłem, jak bardzo w mojej głowie nie tylko w mojej zapadły na przykład czołówki bajek. Bo to jest coś powiązane. jest jestem też odcinek Wiesz, no przecież my to potrafimy zanucić wszystko, nie wiesz, miś uszatek i tak dalej. Ale nawet nie polskie, bo wszystkie inspektory, gadżety, mi się te gumisie nieszczęsne, co chyba nie ma człowieka w Polsce, który by piosenki o gumisiach nie potrafił zaśpiewać, nie. To są zwariowane melodie, na przykład. masa tego jest, masa tego jest, rzeczywiście. Proszę Państwa, trzeba będzie chyba osobny podkaz zrobić konkurencyjny dla dźwięku ścieżki, czyli muzyka filmowa, jako Wszystkie Strony Świata. Tam więcej muzyki, u nas dużo gadania, ale z kolei w wersji radiowej naszej audycji, którą już Państwu polecam, każda środa po 22 na antenie Radia Katowice, tam Państwo dostaną obszerne fragmenty tego, co tutaj sobie opowiadamy, z odpowiednią muzyczną oprawą, której tutaj no zrobić nie możemy, z pewnych przyczyn, o których ja z kolei za bardzo nie mogę opowiadać, bo kanał YouTube rządzi się swoimi prawami. Po A ja jeśli mogę jeszcze zaprosić gdzieś, skoro zapraszamy w Śmiało. różne miejsca, to ja bardzo zapraszam na na różne w różnych miejscach, także na kanale YouTube, na kanał Polska Półka Filmowa, to jest mój autorski projekt. Własny osobisty, który jest poświęcony przede wszystkim filmowi, a można go znaleźć właściwie w każdym medium społecznościowym, jakie istnieje. Przede wszystkim filmowi, ale także kulturze polskiej, także językowi polskiemu, ciekawostkom różnym tajemnicom kultury polskiej, więc bardzo Państwa zachęcam. Jeśli Państwa interesuje film, to to jest miejsce. Do którego trzeba trafić. Ty się zajmujesz językiem chińskim, dobrze pamiętam? E, zajmowałam się przez jakiś czas, byłam oh, kierowniczką okay. Centrum Języka i Kultury Chińskiej, tak. Czy... Ale e, chińska muzyka i opera pekińska to, osobny, to okay. temat na pewno na osobny podcast. Ale nie, nie powiesz, do widzenia po chińsku? E, powiem. Proszę. dzień. Okej. cian, Tsianko z Dziękujemy <grym> bardzo. Agnieszka Tambor, doktor Agnieszka Tambor, Red e, Polecam się Państwa uwadze. Mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Liczę na to.